Bardzo trudno wytłumaczyć komuś drogę czystości, w ogóle sens życia w czystości, jeżeli się nie wierzy w życie wieczne, bo ktoś myśli, że tutaj Pan Bóg nas zrobił, żeby tutaj sobie posiedzieć te 80 lat, żeby się zabawić jak najlepiej, bo potem umieramy, już nic z tego nie będzie i nasze życie się kończy. To jest wielka bzdura. Jak ktoś nie wierzy w życie wieczne, to jak jacyś bliscy umierają, to powinni go w ogródku zakopać. Po co idą do kościoła i proszą o mszę i robią potem pochówek? Nie ma to sensu. Ale jeżeli my tak robimy, to znaczy, że wierzymy, że coś jest poza tym światem, że w którąś drogę zmierzamy, że te osoby nasze bliskie, których już nie ma i które umierają, któregoś dnia będziemy je mogli spotkać. Czyli wierzymy, że to życie wieczne istnieje. I czujemy to w sercu. Bo to jest tak, jakbyśmy teraz byli w brzuchu mamy, nie? I ta mama jest w ciąży, my tam jesteśmy w brzuchu, dwa bliźniaki, ze sobą gadamy. I jeden tam mówi do drugiego, mówi, słuchaj, tutaj jest trochę ciasno, no ale fajnie, musimy się tu zabawić, bo potem już więcej nic nie ma. A ten drugi mówi do niego, słuchaj, ale ja słyszę jakieś głosy, ja mam jakieś przeczucie, że coś tam dalej jest, że nie, co ty gadasz, weźmy się tutaj, życie się kończy, musimy się tu jak najlepiej wybawić, bo potem nic nie ma. Po 9 miesiącach oni rodzą się i widzą, że świat był o wiele większy, o wiele piękniejszy, że były rzeczy, o których oni nawet nie mogli sobie wyobrazić, nie mieli pojęcia, ale w sercu jeden z nich przynajmniej czuł, że coś takiego jest, że istnieje. I my teraz jesteśmy ponownie tak, jakbyśmy byli w brzuchu takiej mamy. Jesteśmy tutaj przechadzką, żeby się nauczyć kochać i żeby móc wejść do tego życia wiecznego któregoś dnia. I jak wierzymy w to, to wtedy wszystkie nasze inne kwestie się otwierają i nie jesteśmy ograniczeni. Bo to by było głupie myśleć, że Pan Bóg jest taki wielki, taki potężny i potem zrobił nas tutaj tylko na 80 lat i potem koniec. Nie. On mówi, Pan Jezus do nas to w Ewangelii mówi, ja dla was wielkie rzeczy przygotowałem, ale o tym wam teraz nie mogę jeszcze mówić, bo nie moglibyście tego zrozumieć. Także my musimy od tego zacząć, żeby potem móc mówić też o czystości i o rodzinie i w ogóle czemu jest ważne walczyć o tą rodzinę i walczyć o świętość. Bo my kierujemy się do nieba, kierujemy się do życia wiecznego i nie zatrzymuje się wszystko tutaj. Także to jest ten powód, dla którego powinno się żyć w czystości, bo tylko czyste serca zobaczą Boga.